Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazoga. To lekcja, w której pokażę Wam, jak przekuć skalę, sekwencje i liki w muzykę. Zaczynajmy film! Na początku chciałbym wspomnieć o pewnym przeświadczeniu, które pojawia się w głowie początkujących i średnio zaawansowanych gitarzystów, o błędnym przeświadczeniu. Właściwie tylko gitarzyści nie wiedzą o tym, że improwizacja nie polega na nauce skal. Nieważne ilu skal się nauczysz, w jakich tonacjach, jeśli nie będziesz wiedział, jak z tego skleić muzykę, no to twoja praca całkowicie na nic. Ale zdaję sobie sprawę, że dużo gitarzystów sięga po tak zwaną pentatonikę molową, najczęściej pentatonikę molową A, i nawet nie wiedząc po co, uczy się jej, ogrywa ją na tysiąc sposobów, a potem próbuje dopasować te dźwięki do podkładów. Problem z takim podejściem polega na tym, że niestety nie wystarczy grać dobre dźwięki, czyli na przykład dźwięki z tonacji, dźwięki ze skali, które pasują nam do podkładu, ale trzeba wykorzystać te dźwięki, aby zbudować pewne myśli muzyczne. I właśnie to jest sednem improwizacji. To, że najpierw pojawia się jakiś pomysł w głowie, a potem przelewamy go na gryf. I tutaj będą odcinki na ten temat, jak to zrobić. A dzisiaj pokażę Ci, jak kreatywnie wykorzystać te rzeczy, które już prawdopodobnie umiesz. Żeby zobrazować problem bezmyślnego biegania po pentatonice, nagramy sobie krótki loop za pomocą tego urządzenia, a następnie pokażę, jak nie powinna wyglądać improwizacja. I to jest to, z czym boryka się wielu gitarzystów. Nie lubię krytykować na swoich filmach, bo ja sam też się uczę, ale myślę, że czasami warto zwrócić uwagę na pewne problemy, które są powszechne wśród początkujących muzyków. W tym przykładzie zagrałem dobre dźwięki. To, czego mi zabrakło, to pomysłu, powtórzeń, ale przede wszystkim ciekawej rytmizacji. Więc teraz pokażę kilka ćwiczeń, które można wykorzystać, aby pobudzić swoją kreatywność. Zaczniemy od ćwiczenia pierwszego. Bierzemy sobie tylko trzy dźwięki z pentatoniki w jednym miejscu na gryfie i próbujemy z ich pomocą zbudować jakąś melodię. Posłuchajcie. Drugi przykład to wykorzystanie jednego motywu, który będę przenosił w obrębie pentatoniki i lekko go modyfikował rytmicznie i melodycznie. Podobną zabawę możecie wykorzystać z każdym motywem, jaki znacie. Thank you.
Bardzo popularnym sposobem na poszerzanie muzycznego słownictwa jest uczenie się tzw. sekwencji, czyli krótkich wycinków melodyczno-rytmicznych o jakimś tam kształcie, które da się potem powtarzać w obrębie na przykład skali. Są to szybkie przebiegi shredderskie, które robią wrażenie i można je wykorzystywać, żeby budować dużo napięcia. Dzisiaj pokażę taką sekwencję trójkową, a następnie zademonstruję, jak można ją bardziej kreatywnie wykorzystać. Tak samo jest z likami, zaraz pokażę Wam lik, który wszyscy znają i spróbujemy z niego zrobić coś ciekawszego. Na samym końcu spróbuję swobodnie poimprowizować, wykorzystując elementy z poprzednich przykładów. Nie jest to jakaś fascynująca improwizacja tylko na jednym akordzie, ale zwróćcie uwagę na to, jak próbuję kształtować melodię i jak próbuję bawić się rytmem. Pamiętajcie, że to tylko jest ciągle 5 dźwięków z pentatoniki. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu, może jakieś sugestie, spostrzeżenia. Wszystko chętnie przeczytam. Pamiętajcie, że improwizacja nie polega na nauce skali. Jest to jeden z elementów, który jest tak naprawdę marginalny, bo najważniejsze jest to, żeby wykształcić połączenie między głową a rękami, a gryfem. To połączenie kształtuje się poprzez spisywanie solówek ze słuchu, poprzez mielenie ich, czyli gramy je w różnych tonacjach, potem modyfikujemy. Jakby z tego bierze się to nasze słownictwo, a skalę to tak naprawdę jeden z elementów, który może poszerzyć Wasz wokabularz. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do dołączenia do grupy e-learningowej Gitarowe Dziki Bazooka, do patronów kanału, aby otrzymywać dodatkowe informacje, dodatkowe zadania, ćwiczenia, możliwość zadawania bezpośrednich pytań na każdy temat związany z gitarą i sprzętem. Jeśli Cię to zainteresuje, jeśli chcesz wspierać moją pracę, kliknij sobie w opisie filmu w link do Patronite'a, tam są wszystkie szczegóły. Tutaj też pojawi się film, który mówi, co można wyrwać za 10 zł u Bazooka.
Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!